Dzisiaj dziękujemy mu za zorganizowanie tego sympozjum o tematyce może takiej bardzo delikatnej, ale jednocześnie też bardzo ważnej dla życia naszego Kościoła. Nasz Kościół Lwowski, można powiedzieć, najbardziej na tym ucierpiał. Są to w większości wierni naszej archidiecezji. Często można powiedzieć, że niektórzy mówią, że do tej pory nie wyjaśniono tej sytuacji, tego wydarzenia. Dlaczego tak się stało? Kto tego dokonał? Ile osób zginęło? Gdzie są ich groby, miejsca pochówku? Że wszyscy do tego mają prawo. Są to trudne tematy, są to trudne, bolesne czasami wspomnienia, ale myślę, że to sympozjum wiele rzeczy nam wyjaśni, wiele pomoże nam też zrozumieć. Wyszedł film Wołyń. Chciałbym, żeby, myślę, że po tym sympozjum w sposób szczególny po wykładzie się za profesora tutaj Andrzeja Zwolińskiego i po takiej dokonanej ocenie moralnej będziemy mogli tutaj w seminarium, chciałbym, żeby nasi klercy ten film zobaczyli. On przyszedł, tak troszeczkę w ogólności przedstawi też genezę, atmosferę tych wydarzeń trudnych. W tym roku z okazji 70. rocznicy mordu na Wołyniu był wydany z okazji 70. rocznicy był wydany, był podpisany taki list, można powiedzieć, pojednania między Konferencją Episkopatu Polski a Kościołem Katolickim na Ukrainie, rządku wschodniego i rządku zachodniego. W tym roku, z okazji 75. rocznicy do podpisania takiej deklaracji czy takiego listu nie doszło do tej pory. Myślę, że już ten list nie zostanie wydany, dlatego że nie doszło do takiego porozumienia, do ustalenia pewnej treści. Jak dotychczas mówiono, tylko były takie jakieś ogólniki, nie dotyczyły żadnego sensu, sedna nie poruszały tej sprawy i dlatego w tym roku tak można powiedzieć, że nie doszliśmy do jakiegoś wspólnego mianownika, żeby tę sprawę poruszyć i ostatecznie stwierdzono, jeśli nie dotyka się problemu, nie dotyka się sprawy, lepiej takiego listu nie wydawać. I moi drodzy, ja myślę, że warto o tych rzeczach mówić. Może nie dojrzeliśmy jeszcze do tego, by jasno o tym powiedzieć, że może nie dojrzeli niektórzy do tego, żeby wyznać przede wszystkim przed Panem Bogiem swoją winę, by z oczyszczonym sercem rozpocząć swoje dalsze życie, swoją dalszą działalność. Ale ta prawda kiedyś musi być ujawniona i musimy jakoś pojednać się ze sobą, przede wszystkim zrobić zadośćuczynienie wobec tych wszystkich, którzy oddali w sposób jakiś niewinny swoje życie. Musimy też stanąć w prawdzie wobec historii. Inaczej będą posądzać nas, żebyśmy nic nie zrobili, aby po prostu potępić, ocenić jakoś te wydarzenia. I dlatego my jako ci, którzy jesteśmy dziedzicami, spadkobiercami tej naszej kultury łacińskiej, Kościoła łacińskiego, tych wiernych, którzy oddali to swoje życie w sposób często nieludzki, niesprawiedliwy, musimy tę sprawę wyjaśnić. To jest nasz obowiązek. Z pewnością nie jest to sprawa łatwa, bo zmieniła się rzeczywistość, zmieniły się też granice naszej archidiecezji. I wiemy, że w tych wydarzeniach ginęli nie tylko wierni obrządku polsko-katolickiego, ale też ginęli i prawosławni, i grekokatolicy, czy ginęli Ukraińcy, ginęli Polacy, ginęli Rosjanie. Często kiedy, może w tej chwili już nie mamy takiego lęku, kiedy stoimy w kolejce do konfesjonału, ale pamiętamy może z lat dziecięcych, czy młodzieńczych, kiedy staliśmy w kolejce do konfesjonału, to staliśmy z pewnym takim lękiem, bo
jednak zmierzyć się z prawdą, wyznać swoje grzechy, swoje słabości. Przed Panem Bogiem może jest łatwiej, ale że jeszcze stajemy przez pośrednictwo kapłana i otrzymamy pewien taki lęk, ale kiedy po spowiedzi odchodzimy od konfesjonału, to czujemy taką lekkość, prawda? Czujemy się spokojnie, mamy w sercu ten pokój. Myślę, że gdy dojrzejemy do tego, gdy społeczeństwo dojrzeje do tego, czy Kościół katolicki, aby wyznać przed Panem Bogiem tą swoją winę, naprawdę oczyści się z tego niepokoju, z tego lęku i te relacje międzyludzkie, czy między konfesjami będą o wiele lepsze, czy także między narodami, w sposób szczególny tutaj pamięć narodem polskim, czy ukraińskim. I dziękuję dlatego tym wszystkim, którzy dzisiaj podjęli się tego wielkiego zadania, by w sposób, na swój sposób możliwy zrelacjonować te wydarzenia, dać też taką ocenę moralną, byśmy mogli na tą rzeczywistość spojrzeć inaczej i nigdy nie spocząć spokojnie, nie zostawić tego bez ostatecznego rozwiązania. To jest naszym obowiązkiem, abyśmy w końcu mogli sobie powiedzieć, dlaczego się tak stało, dlaczego takiej zbrodni dokonano i upominać się w dalszym ciągu o miejsca godnego pochówku, a także i pamięci tych wszystkich ofiar, które oddały swoje życie. I dlatego tutaj myślę, że tym wszystkim refleksjom, które będą nam przekazywane, niech nam towarzyszy także łaska Boża, dary Ducha Świętego, by nam każdemu z nas pomogły tę sprawę rozumieć i przeżyć, a jednocześnie też niech ta nasza modlitwa prowadzi do tego, byśmy kiedyś mogli z radością powiedzieć, że dokonaliśmy tego wszystkiego, co było konieczne, aby oczyścić się, byśmy mogli z radością dalej kroczyć w naszym codziennym życiu. Bóg zapłaci i szczęść Boże Wasze.